Hej, z tej strony Zwierzęca Spółka, a w dzisiejszym filmie pojadę na giełdę akwarystyczno-terrorystyczną i w dodatku z minerałami, więc zapraszam. Miki jeszcze śpi, a zazwyczaj rano jest dość aktywny, ale pora na jego śniadanie. Najpierw nakładam mu jedną łyżkę mikseramy. Teraz dałam płatki kwiatów, których bardzo dawno nie jadł, a na koniec dałam mu trochę liści melisy. A potem poszłam na chwilę do moich żółwi, które już były nakarmione, ale tak po prostu je poobserwowałam i się z nimi pobawiłam. I pokażę Wam coś, co ostatnio kupiłam Mikiemu. Jest to taki tunel z kwiat płatkami kwiatów, który bardzo polubił. On tam wchodzi i go gryzie oraz jego zawartość. Potem ja zjadłam śniadanie, ogarnęłam się i się trochę pomalowałam, ubrałam się, no i już poszłam na giełdę. Tutaj widzicie, jak szłam. Teraz już jadę tam. I dotarłam na miejsce, czyli do spotka. Tu możecie zobaczyć, właśnie ogłoszenie. Na początek kupiłam takiego osypka. Potem już poszłam na miejsce, gdzie są gady. Tutaj były jakieś jaszczurki i kameleony. Bardzo mi się one podobały. A szczególnie ta jest bardzo słodziutka. Ogólnie, tu już były wymieszane zwierzęta. Były jakieś skorpiony, pająki, jakieś robale różne. Możecie zobaczyć. A tutaj było bardzo dużo węży, a w tle piękne żółwiki. Tu było ich jeszcze więcej. I też były jakieś różne jaszczurki, inne takie. Tu już były głównie węże i zobaczcie, jaki ten pierwszy był ogromny. O, właśnie ten, bardzo duży. Tutaj moje ulubione, czyli żółwiki. A tutaj piękne żaby. Jestem fanką tego żuwia, który przewrócił się na brzuch i tak pływał. Tu budka z ulubionej firmy z przysmakami dla żuwi. I dostałam próbki, które zobaczycie pod koniec filmu. Też dawali ludziom początkującym jakieś książeczki. Tutaj ponownie żółwiki i jakieś jaszczurki. Bardzo ładne. Tu kolejne słodziaki. A tu znowu ogromny wąż. W tle widać więcej węży. Ten jest dość duży. Tutaj były jaszczurki dość duże i bardzo mi się one podobały, a szczególnie ta czerwona, która machała dumnie łapką. Tu były pająki, ale one były bardzo zabezpieczone, więc nie udało mi się ich nagrać, bo były w takich pudełkach, bardzo zaklejone, ale po prostu widać zdjęcie, jakie są okazy. Tutaj coś, co lubię, czyli akwarystyka. Było dość mało rybek, ale były jednak. Tu jakieś robaki, niestety nieżywe, a szczególnie motylki, które były bardzo piękne. Mi się podobało najbardziej ten z niebieskimi skrzydłami, ale szkodam ich. Tu było coś nieco bardziej obrzydliwego, czyli żywe insekty, które się ruszały. Dużo osób daje takie żywe, na przykład właśnie żółom i chomikom, ale ja nigdy nie testowałam ich. Tutaj były dużo węży, różne gatunki, niektóre duże, niektóre małe, ale niektóre miały bardzo ciekawy wygląd i się mi nawet podobały. Tutaj były jakieś gekony. A tutaj żółwie chińskie, czyli takie jak ja mam. Pamiętam jak 8 lat temu moje wyglądały dosłownie tak samo i były takie małe. Tutaj znowu wężek, który chyba było najwięcej na tej giełdzie. I tam w tle widać znowu jakieś jaszczurki. Tutaj znowu akwarystyka. Było dość sporo rybek w tych akwariach, które były ładne. Tutaj archeologiczne rzeczy. Było właśnie różne budki jakieś zdrowotne i tak dalej. I właśnie też były... Jakieś takie naukowe, z rzeczami tego typu. No i w ogóle oddzielna była giełda minerałów. Tutaj chyba też były jakieś młode okazy wężów i zabezpieczone były. Tu znowu węże, których było właśnie dość dużo. Właśnie różne okazy. No ale były niektóre właśnie bardzo duże. No i chyba na tym stoisku było ich najwięcej. Teraz giełda kryształów, która była w takiej gigantycznej hali, bo było dużo stoisk. Nie nagrałam ich za dużo, bo większość było dość podobne, ale tutaj zobaczycie jakieś różne, gdzie jest biżuteria. Tutaj na przykład były jakieś korale, wisiorki, pierścionki i jakieś inne rzeczy. Ja kupiłam dość sporo minerałów, które były na innych stoiskach i je również zobaczycie pod koniec filmu. Teraz już wracam. Byłam na tej giełdzie około 2 godziny. Tutaj idę. I poszłam na obiad do pizzerii, gdzie zjadłam pyszne pizzę. Potem byłam kolejne dwie godziny na zakupach. Już jestem w domu, tu możecie zobaczyć kryształy, jakie kupiłam. Mi się one bardzo podobają. Mam dość sporo kryształów. I udało mi się kupić ślicznego żółwika. A tutaj próbki karm, które dostałam na stoisku z tropikala. Jeszcze możecie na sam koniec pooglądać zdjęcia zwierzaków, które porobiłam. Bo nie dało się nagrać filmików w każdej buce, w niektórych byłam dosłownie na kilka sekund, bo był taki tłum ludzi, że nie dało się tam przecisnąć, ale zdjęcia udało uda się zrobić. To byłoby na tyle, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Postaram się, aby kolejne vlogi były dłuższe. A jeśli chcecie, żeby mój kanał się rozwijał, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo zależy mi na zasięgach. A w tle macie zdjęcie Mikusia, które udało się później zrobić na wybiegu. To byłoby na tyle. Pa!